Jest północ, 6 października. Lokalne media obiegła informacja, że Miu pojawił się właśnie dziś w okolicy. Zdecydowałam, że ruszę na jego poszukiwania. I chociaż droga prowadziła przez naprawdę rozmaite przeszkody, stawiała przede mną wiele wyzwań, okazała się być naprawdę wyczerpująca, to ostatecznie ten Miu został znaleziony. Nie zgadniecie gdzie. Tak, przyszedł do mnie w paczkomacie. Podesłał mi go oczywiście niezastąpiony pokeshop.pl, na który was zapraszam. I pamiętajcie, jeżeli chcecie sobie takiego Miu sprawić z kodem Ivy minus 5% rabatu i to na calutkie zamówienie. No hej! Cześć, z tej strony Ivy, witam się dzisiaj z wami bardzo, bardzo, ale to bardzo, można powiedzieć razy 151. No w każdym razie, kochani, dzisiaj odcinek konkret, a to dlatego, że tak, tutaj w swoich dłoniach trzymam najnowszy UPC, można powiedzieć wręcz premierowy. Powiem wam tak, to nie jest moje pierwsze doświadczenie z tego typu produktem, ale nie ukrywam, że jest ono w pewnym sensie dla mnie wręcz odświętne, dlatego ja tutaj już się nie mogę doczekać, aż dobiorę się do tego środka. Myślę więc, że nie ma tutaj na co zwlekać. Większość rzeczy poopowiadamy sobie w środku, przebadamy tą zawartość, co tak naprawdę ciekawego możemy w nim znaleźć. A jest, uwierzcie, trochę takich właśnie rzeczy. Więc co? Lecimy! I okej, nagrywanie tego odcinka, tego openingu przeprowadzimy troszeczkę inny sposób, dlatego że jak widzicie, jest to dość pokaźnych rozmiarów produkt. Od tego należy w ogóle rozpocząć. Oczywiście mojej uwadze nie mógłby umknąć ten szczegół, który stanowi tutaj tak jakby wklęśnięty, że tak powiem, kształt Miu, który następnie tutaj na płasko został fajnie nadrukowany. Takim holo. Generalnie uważam, że jeśli chodzi o dodatek 151, wykończenie holo, no fituje w sumie chyba najbardziej ze wszystkich. Żeby tradycji stała się radość, oczywiście pokażę wam ten produkt z każdej jednej strony, jak to wygląda. Więc tak wygląda góra. No ale dobra, lekki spoiler, co tam mamy z tyłu. Ku naszym oczom od razu chylą się promki. Tak, zaraz będziemy sobie obczajać, jak będzie centeringiem, jak one będą w ogóle wyglądać w praktyce. Tutaj jest zaspoilerowana zawartość, ale mam nadzieję, że zaspoilerowanie tego nie przeszkodzi wam w oglądaniu tego odcinka. O, tutaj mamy wykończenie tym genialnym deseniem holo po bokach. Więc dobra, kochani, myślę, że nie ma na co zwlekać. Więc przechodzimy tutaj do otwierania. Jej, jak ja to nieraz zwykłam mówić, mamy już pierwszą rysę na diamencie. Teraz można powiedzieć, bez tej folii wygląda jeszcze lepiej, bo nie odbija się od tej folii aż takie światło. W każdym razie zaraz zobaczycie bardziej, co mam na myśli, to, że ta nakładka ma właśnie tutaj kształt Miu, a jak wysuwamy, wychodzi sam ten gagatek. Jejku, jakie to jest piękne! Ja was przepraszam za być może mało rozwinięte zdania, ale możecie mi na słowo uwierzyć, że jestem niesamowicie podekscytowana. Więc okej, zobaczmy, czy w przypadku tego UPC będzie to coś w stylu Charizarda, gdzie tutaj mieliśmy półeczki, ale z tego co widzę, to już motyw jest delikatnie inny i po prostu, o wow! Otwieramy, jejku, jak to pięknie wygląda, ja wam to muszę pokazać, zdecydowanie na innym przybliżeniu. Szczerze, ja wcześniej nie oglądałam, jak to wygląda, po to właśnie, żeby mieć niespodziankę i powiem wam, że to jest całkiem przyjemna niespodzianka. I jak możecie zobaczyć, w porównaniu do Charizarda być może nie mamy tutaj trzech szufladek, ale moim zdaniem wygląda to w przypadku szczególnie tej strony o wiele bardziej estetycznie. Tamte szufladki były, tak można powiedzieć, wypchane, ale fakt, tam zdecydowanie też było czuć, że tak jakby to był luksusowy produkt. W każdym razie to urozmaicenie jest moim zdaniem zdecydowanie na plus, więc kochani, zabieramy się za środek. No i kochani, myślę, że zaczniemy sobie właśnie od tych wszystkich rzeczy. Na samym końcu pozostawimy sobie promki, którym się będziemy tutaj przyglądać. Więc tak, jeśli chodzi o boosterki, mamy tu 16 boosterków, 151, czyli w przypadku Charizarda mamy tam boosterki mieszane, a tutaj mamy stricte 151. Więc zdecydowanie świetna gratka dla kolekcjonerów, którzy mają niedosyt 151. Generalnie mamy tutaj plastik, który zawiera, powiedzmy, takie bardziej karciane w praktyce rzeczy, co mi się podoba, na wielki plus, w końcu zmienili kosteczki. Ja nie wyobrażałabym sobie innego motywu niż posiadania różowych kosteczek w przypadku właśnie tego zestawu z Miu. Znaczniki pozostają tradycyjne, ale to, nad czym myślę się tutaj warto chwilę pochylić, to przepięknie mieniący się pieniążek z Miu. A
oprócz tego dedykowane pudełeczko na karty, też w takim dość tęczowym wykończeniu. To, co zdecydowanie podoba mi się w tym zestawie, to to, że po prostu pudełko zamykamy, zatrzaskujemy i możemy ładnie odstawić je na swoje miejsce. Jest to bardzo satysfakcjonujące. A jak już jesteśmy w temacie przedmiotów, innych niż promki, no to dodatkowo, jak to się zdarza szczególnie w premium boxach, dołączona została mata, którą oczywiście nie omieszkam tutaj Wam przedstawić. Prezentuje się ona właśnie w taki sposób. Tutaj po lewej stronie mamy nadruk setu 151, po prawej stronie mamy chyba najpopularniejszą grafikę reprezentującą ten set, czyli tego Mew z Pokebolem. Szczerze mówiąc, nie wiem, na ile praktyczne będzie użycie białej maty w praktyce. W każdym razie ja myślę, że u mnie posłuży głównie jako taki kolekcjonerski łup. Okej, teraz przyszła pora, żeby pokazać Wam, jaki tutaj kryje się bajer. Szczerze mówiąc, chwileczkę poświęciłam, w sensie chwileczkę. No poza kadrem stwierdziłam, że nie będę się tutaj kompromitować na wizji i popatrzcie. Jeśli chodzi o te promki, ta tak jakby plakietka jest wyciągana. I jeśli chodzi o tył, potem zostaje nam taki motyw z Pokebolem. Możemy to zrobić bardziej na płasko, możemy to troszeczkę bardziej wychylić, w zależności od potrzeb. Ale kochani, jeśli chodzi o te gagatki, no błyszczą się one tutaj niesamowicie, szczególnie ta, stanowiąca środkową Mew. Więc co, może komisyjnie je sobie tutaj tak wyciągnijmy, a zaraz pokażę Wam je bardziej z bliska. W przypadku pierwszej, szczerze mówiąc, mi najbardziej podobającej się promki z Mew, mamy tutaj przepiękną ilustrację w różowych kolorach, stworzoną przez artystę, który już nieraz ukazywał swoje dzieła w ramach kart Pokémon. I ja pamiętam, że była to jedna z pierwszych kart, którą ja zobaczyłam w japońskim secie i zastanawiałam się, czy właśnie powstanie jakiś produkt, że dostaniemy ją jako kartę promo, czy może będzie ona po prostu do wyłowienia z setu. W każdym razie powiem Wam tak, z jednej strony ogromna satysfakcja, żeby ją wyciągnąć, z drugiej wątpię, że udałoby mi się to. Dlatego ja się bardzo cieszę, że udało mi się ją właśnie zgarnąć w ten sposób. Kolejna karta promo, też zapakowana w folijkę. Ta ma zdecydowanie ciemniejsze kolory od tej poprzedniej, ale doskonale widać, że jest to Mewtwo, który patrzy na miasto. No i ostatnia, chociaż nie najgorsza, karta Mew, która jak widzicie nie jest w folice. A dlaczego? A to dlatego, że jest ona wykonana z troszeczkę cięższego rodzaju materiału. Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju metal. Ale czego nie można jej odmówić, to tego, że błyszczy niesamowicie. Przez to, że sam materiał jest troszeczkę mocniejszy, jeszcze bardziej widać teksturę. Nawet sam tekst, można powiedzieć, został nadrukowany i stanowi taki wypukły element. Nie mogę odmówić tego, że tył również robi wrażenie. Więc złota karta Mew ląduje do mojej kolekcji. No to co, kochani, co wy na powrót do standardowej formuły, to też teraz zabieramy się za otwieranie 16 boosterków. Tak, aż 16 boosterków z setu 151. Po pierwsze, nieśmiało napomknę, że jeżeli chodzi o ten set, to tak, jako że jest to holiday set, oczywiście nie mamy tutaj booster boxa, więc trzeba zgromadzić kilka różnych, bądź jeden taki konkretny produkt, ażeby tych boosterków można było sobie pootwierać jakąś tam konkretną większą ilość. Widzę, że Daisy tutaj dość często nawiedza mnie teraz w tych boosterach. O, bardzo tematycznie Mew i X. Więc myślę, że na sam początek jak znalazł. Jakie są moje oczekiwania co dzisiejszego dropu? No zdecydowanie chciałabym wyjść przynajmniej z jedną kartą, jeśli chodzi o EX Full Art. Oczywiście mówię tutaj o standardowych starterach, to znaczy ich ewolucjach. Holo energię na dobry początek, mam nadzieję. Ale oczywiście, jeśli chodzi o takie moje dość ciche oczekiwania, chciałabym, naprawdę chciałabym wyciągnąć Gat Packa. Jeżeli chodzi o angielskie dodatki, nie jest to zbyt popularne zjawisko, nad czym oczywiście myślę, że nie tylko ja ubolewam, ale myślę, że te godpaki to jest coś, co minimalnie przybliża nas do, o, przesłodki przeuroczy Eevee, do japońskich zazwyczaj świetnych setów, które nie dość, że mają lepsze pull rate zazwyczaj, to oprócz tego mamy godpaki, oprócz tego karty trenerek są... dobra! Mam co chciałam, możemy kończyć już dzisiejszy odcinek. Padła druga
Tak mi się wydaje. Druga, na tę chwilę najdroższa karta, bądź też trzecia w secie, Zapdos EX w Special Illustration Rare. To właśnie takiego dropu oczekiwałam od tego UPC i już w tym momencie znacznie przebił on UPC z Charizardem, który otwierałam, no, wydaje mi się, ponad rok temu. Więc jeśli chodzi jeszcze o ostatnią kartę, Starmie. Oczywiście to wszystko, te różnice wydają się podyktowane być głównie tym, że jakby nie było japońskie, ale ładna karta w ogóle. Karty Pokémon i w ogóle Pokémony pochodzą z Japonii, więc ja myślę, że ich dość nie zadowalałoby, jeżeli otwieraliby X boosterków, a tutaj właściwie jakoś tak szału nie ma. Dlatego otwieranie japońskich kart jest naprawdę niezwykle satysfakcjonujące, poza tym uważam, że ma swój totalny klimat. Czterolistna konieczynka na szczęście? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście ktoś wtedy powie, no ale hej, możesz otwierać japońskie karty. No tak, zgadzam się jak najbardziej, tylko nie ukrywam, nie tylko mnie, myślę, boli to, że zazwyczaj takie fajniejsze centy jak 151, one są tak niesamowicie wywindowane z racji tego, że wszystkich ogarnia szał. Caterpie, którego możemy kojarzyć z jednych z pierwszych odcinków, więc niesamowicie sentymentalny Pokémon. I znowu, padnie 4 razy Chansey dzisiaj. Po raz kolejny Holo Energia, jak zawsze mroczna. Coś mnie one prześladują, chyba że jest ich ograniczona pula. W sensie, wydaje mi się, że nie, chyba wszystkie można zdobyć w właśnie takim wykończeniu. No ale widocznie ja mam rękę właśnie do tych ciemnych. Swoją drogą chciałabym mieć kartę z Poliwhirlem. Mówię oczywiście o tej Illustration Rare, która jest przepiękna. Mam nadzieję, że ją sobie dzisiaj wykrakam. Oczywiście nie będę tak samolubna i zapytam, a wy kochani jak tam, jak wasze dropy ze 151, co najlepszego udało wam się wydropić, ile tego otworzyliście? Powiedzcie mi, z czego jesteście dumni. A za wszystkich, którzy dopiero będą otwierać, trzymam mocno kciuki. Koniecznie pochwalić w komentarzach, jak coś fajnego dropniecie. Miu, ale wiedziałeś, że ja żartuję, że możemy kończyć ten odcinek? Przydałoby się tutaj jeszcze coś rozkręcić, troszeczkę podgrzać atmosferę jakimś kolejnym fajnym dropem. Mam nadzieję, że się to uda. No może nie do końca, ale tak czy tak ten Flareon jest po prostu prześliczny. O, po raz kolejny też mi się wydaje, że już tą elektryczną właśnie energię wyciągnęłam. Swoją drogą oni by mogli zostawić ten motyw z holoenergiami od czasu do czasu, jakby taka wpadła miłe urozmaicenie. Jakoś tak mniej boli, że na samym końcu powiedzmy jest zwykłe holo. A powiedziałby ktoś, zwykła energia. Poza tym tak nazbierać tych holoenergii i właśnie nimi grać. To byłoby coś. Leftovers. Tak. A na końcu Raichu. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu mam takie głupie, niewytłumaczalne uczucie, jakbym tym właśnie odcinkiem zamykała set 151. W żadnym razie oczywiście tak nie jest, szczególnie, że dzisiaj jest premiera i weszła nowa pula tak naprawdę produktów. O, ogniowa, takiej jeszcze nie miałam. I to ze swirlami. I to jak porządnymi. No to wracając do tej puli produktów, oczywiście będziecie mogli oglądać tutaj odcinki na tym kanale. No jakżeby inaczej, dzięki uprzejmości najlepszego sklepu Pokeshop.pl, gdzie te wszystkie produkty oczywiście znajdziecie. Teraz dodatkowo w fajnych zestawach. Więc można powiedzieć, że dla nas karciarzy ten październik okazuje się być takim troszeczkę grudniem, gdzie mamy swojego rodzaju święta, dzieją się niesamowite rzeczy, drapią niegrzeczne pieski. Mam nadzieję, że dropi wam niesamowicie, ale z tego co widziałam, naprawdę padają konkretne dropy. Jaram się zdecydowanie bardziej tym setem niż na początku nawet zakładałam, chociaż oczywiście miałam do niego jak najbardziej pozytywne nastawienie, ale już od jakiegoś czasu staram się sobie mocno nie spoil... Nie, nie wierzę w to! Wyciągnęłam dwa razy Zapdosa i Exa w full arcie. Sprawdziłam drugą, najdroższą kartę w angielskim secie. Nie, kochani, to jest naprawdę magia świąt. Magia karcianych świąt. Bez kitu październik to jest miesiąc, który powinien być mianowany grudniem wszystkich pokekarciarzy. Co się tutaj dzieje, słuchajcie? Tego nie spodziewałam się nawet w największych, najgłębszych swoich snach. Co na samym końcu? Ditto. Nie. Nie! Bez kitu! I to mogło być jak ostatni booster, ale zaraz pójdzie ten ostatni.
Bardzo możliwe, że jest to kwestia mojego podekscytowania, ale hej, chyba mi się nie dziwicie. Naprawdę nie spodziewałam się, że pójdzie mi aż tak dobrze. Dlatego kochani, czym prędzej proszę wrzucajcie łapeczkę w górę, lećcie na Pokeshop. I co? Patrzymy, co jest w ostatnich kartach, więc mamy tutaj Dom Fossil, Lickitung. I kochani, ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest... Znowu Mew i Eggs, ten sam, który padł wcześniej. Słuchajcie, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby wyciągnąć dwa razy ten sam drop? Mam cztery karty z dropu, reszta to jest holo, dwa Mew i Eggsy i dwa Zapdosy i Eggsy. Zaraz zacznę chyba widzieć podwójnie. No cóż, kochani, co ja mogę powiedzieć? Jestem zachwycona, jeśli chodzi o ten dodatek, jeśli chodzi o ten produkt. Masakra, co się tutaj wydarzyło. Masakra w sensie mega pozytywna. Ja idę pozbierać myśli, a wy, jeżeli odcinek wam się podobał, łapeczka w górę, subskrypcja i mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!